Honor znów jest sobą. Na szczęście wygląda na to, że niczego nie pamięta. Podejrzewam, że będziemy musieli wysłać go do Kręgu Maginów na szkolenie, gdy tylko skończy się wojna. To dziwne uczucie, myśleć o tym chłopcu jako magu. Jeśli Emon wyzdrowieje, nie wiem, jak mu to wszystko powiem. Izolda nie żyje, choć ocaliła swego syna. Wciąż pozostaje sprawa Jovana. Przeprowadził rytuał, nie oszukał nas. W pewien sposób ocalił życie Conora, choć zabił Izoldę. Nie wiem, co o tym myśleć. Zatrzymamy go, aby Emon mógł zadecydować o jego losie. Jeśli Emon nie wyzdrowieje, los Jovana będzie przesądzony. Co ty na to? Co chcesz przez to powiedzieć? Jest odpowiedzialny za wiele problemów, które tu mamy. Jest też zły. Może masz rację, ale decyzja należy do Emona, a nie do mnie. Przykro mi. Na razie Jovan pozostanie w lochu. Nasze zadanie nie jest jeszcze ukończone. Cokolwiek ten demon zrobił memu bratu, wygląda na to, że darował mu życie. Jest jednak nieprzytomny. Nie powinniśmy go budzić. Bez względu na to, jak dziwnie to brzmi, wyprawa, na którą Izolda wysłała rycerzy, może być naszą jedyną nadzieją. Musimy odnaleźć urnę świętych prochów. Próbowaliśmy i dalej będziemy to robić. Być może zniknięcie demona coś tutaj pomoże. Wykorzystanie relikwii to kolejna możliwość. Emon finansował badania prowadzone przez brata Genitivi, uczonego z Denerim, który próbował odczytać inskrypcje umieszczone na kamieniu narodzin Andrasty. Gdy Emon zachorował, Izolda wysłała rycerzy do Genitiviego w nadziei, że udało mu się w końcu odkryć miejsce ostatecznego spoczynku Andrasty. Nie zdołali go odnaleźć. Zdesperowana Izolda wysłała innych na poszukiwania brata albo jakichkolwiek wskazówek co do miejsca ukrycia urny. Nikt inny nie zdoła tego dokonać. Nawet gdybym chciał zrobić to osobiście, nie mogę zostawić Redcliffe. Może mogłabyś odszukać dom brata w Denerim i sprawdzić, czy są tam jakieś wskazówki odnośnie miejsca jego pobytu. Ja muszę zająć się odbudową. Życzę ci szczęścia. Stwórca z tobą. To ty mnie uratowałaś. W takim razie muszę jej podziękować.
Ojciec zawsze powtarzał, żeby dziękować ludziom, którzy ci pomogli. Szkoda, że nie ma tu mamy. Nikt nie chce mi powiedzieć, jak umarła. Mówią, że dowiem się, kiedy będę starszy. Pozwól, że ja to zrobię. Jak każesz. Tak. Zrobione. To amulet mojej matki. Bez wątpienia. Ale dlaczego nie jest zniszczony? Skąd go masz? A, w gabinecie Arla? Musiał go więc znaleźć zaraz po tym, jak rzuciłem nim o ścianę. Naprawił go i zatrzymał? Nie rozumiem. Dlaczego to zrobił? Chyba masz rację. Nigdy tak naprawdę nie rozmawialiśmy, a potem odszedłem tak nagle. Dziękuję. Naprawdę. Ja myślałem, że straciłem go przez własną głupotę. Będę musiał z nim o tym porozmawiać. Jeśli wyzdrowieje, to znaczy kiedy? Kiedy wyzdrowieje? Szkoda, że dostaję to dopiero teraz. Pamiętasz, jak o tym wspominałem? O rany. Przyzwyczaiłem się już do tego, że ludzie mnie nie słuchają. Nie wiem, co powiedzieć.
Ty też jesteś dla mnie wyjątkowa. Jeszcze raz dziękuję. Och, tyle tu sprzątania. Nawet nie chcę myśleć o tym, co tu się stało. Dobrze, że uporałaś się z tym demonem. Teraz musimy albo uleczyć Arla, albo pozwolić, by Ban Tigan zajął jego miejsce.
Teraz, skoro wróciliśmy już do obozu, chciałbym porozmawiać o tym, co się stało. W Redcliffe. Tak, wiem. Ale teraz miałem trochę czasu, żeby to sobie przemyśleć. Pozwoliłaś, by Lady Isolda poświęciła własne życie, korzystając z magii krwi? Jak mogłaś to zrobić? Chwytała się brzytwy. Oczywiście, że gotowa była się poświęcić. Czuła, że ponosi winę za to, co się stało. Ale musiał być jakiś inny sposób. Mówimy tutaj o żonie Arla. Jak twoim zdaniem zareaguje, kiedy go ocucimy? Po prostu nie rozumiem, jak mogłaś to zrobić. Jak mogłaś podjąć taką decyzję? Arl zasługuje z mojej strony na coś więcej. Masz rację. Oczywiście, że masz rację. Straszny ze mnie osioł. Powinienem mieć dość oleju w głowie, by nie podważać w ten sposób twoich decyzji. Ach, po co cię zamęczam? Zrobiłaś to, co musiałaś. Tylko, że... ta wszechobecna śmierć... Nieważne. Przerwijmy tę rozmowę, zanim powiem za dużo i zrobię z siebie idiotę. Do usług. Cóż, jesteśmy w obozie. To równie dobry moment na rozmowę, co każdy inny, prawda? Wiesz co? Właśnie myślałem o tym samym. Biorąc pod uwagę okoliczności, sytuacja mogłaby być dużo gorsza. Tak bardzo się cieszę, że chodzi właśnie o ciebie, a nie o jakiegoś innego szarego strażnika. Wydawało mi się, że zabrzmi to lepiej. Chodzi mi o to, że nie mógłbym zrobić tego wszystkiego bez ciebie. Teraz musimy jeszcze tylko pozbyć się tego nieznośnego arcydemona i wszystko wróci do normy, prawda? Wiesz, może to nie najlepsza chwila, żeby o tym myśleć, ale mam do ciebie prośbę. Możliwe, że wkrótce będziemy wyruszać do Denerim, więc chciałem spytać, czy moglibyśmy tam kogoś odwiedzić. Nie, to znaczy tak, wiem. Nie o tym mówię. Chodzi o to, że mam siostrę. Przyrodnią. Mówiłem ci o mojej matce, prawda? Była służącą na zamku Redcliffe. I miała córkę. Tyle, że nigdy jej nie spotkałem. Ona też chyba nic o mnie nie wiedziała. W końcu starali się zatuszować moje narodziny. Ale kiedy zostałem szarym strażnikiem, popytałem tu i ówdzie. No i okazało się, że moja siostra żyje. I że mieszka w Denerim. Nie. Myślałem, czy do niej napisać, ale nigdy się do tego nie zebrałem. A potem wezwano nas do Ostagaru i nie było kiedy. To tak naprawdę jedyna krewna, jaka mi została, nie licząc tej całej szlachty od strony ojca. Pomyślałem sobie, że może czas ją odwiedzić. Nadciąga przecież plaga i nie mam pojęcia, czy jeszcze kiedyś będę mieć okazję. Może jakoś jej pomogę, ostrzegę przed niebezpieczeństwem czy coś. Nie wiem. Naprawdę? Byłbym wdzięczny.
Chyba bym sobie nie wybaczył, gdyby coś jej się stało, a ja bym jej nawet nie poznał. Nazywa się Goldana i z tego co wiem, ponownie wyszła za mąż, ale wciąż mieszka tuż przy obcowisku. Jeśli będziemy w tej okolicy, cóż, warto by tam zajrzeć. Do usług. Oczywiście. Tak samo jak ty. Wypijasz trochę krwi, dławisz się nią i tracisz przytomność. Chyba jeszcze tego nie zapomniałaś. Zobaczmy. Wcześniej byłem w zakonie. Przez wiele lat szkoliłem się na templariusza. To tam zdobyłem większość moich umiejętności. Tak jest lepiej. Nie pasuje za bardzo do zakonu, jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś. Nie sądzę, żeby był ze mnie dobry templariusz. Wielka kapłanka nie chciała mnie puścić. Prawda jest taka, że Duncan zmuszony był mnie zwerbować, a kiedy to zrobił, wpadła w szał. Myślałem, że każe nas obu aresztować. Miałem szczęście. Sam się nad tym zastanawiałem. W sumie niezbyt wysoko mnie ceniła. Myślę, że nie chciała po prostu dawać czegokolwiek Szarej Straży. Zakon niewiele stracił, a mnie się wydaje, że więcej zdziałam walcząc przeciwko pladze, zamiast siedzieć bezczynnie w jakiejś świątyni. Zawsze będę wdzięczny Duncanowi za to, że mnie zwerbował. Gdyby nie on, to wiesz, nigdy bym nie... Nie, tylko... Przepraszam. Nie powinienem. Już dobrze. Zginął jak bohater. Wszyscy tak zginęli. Chodź, ruszajmy. Dość już mam tej rozmowy. Tak? Cóż, służę uprzejmie. Było spokojne, odpowiednie dla kontemplacji. W klasztorze, z dala od miejskiej wrzawy i zamieszania, odnalazłam spokój, a w tym spokoju usłyszałam głos Stwórcy. Nie wszystko jednak było doskonałe. Część moich zakonnych towarzyszek zachowywała się protekcjonalnie. Taka już jest natura osób religijnych, jak przypuszczam. Gdy mówiłam o swoich przekonaniach, o tym, że Stwórca objawia nam się w pięknie swego świata, one traktowały mnie z pogardą. Chciały wierzyć, że on odszedł. Czuły się wyjątkowe, dlatego że obdarzył je swoją uwagą. Nie chciały przyjąć do wiadomości, że Stwórca może kochać wszystkich, chorych i znużonych, żebraków i głupców. A co mogłam powiedzieć? One wierzą w to, co mówi zakon, a zakon jest nieomylny, zgadza się? Może się mylę, ale to chyba do Stwórcy należy decyzja o tym, czy jestem godna. Nie do zakonu. Ale wiele jeszcze zostało do zrobienia, a ja dość już powiedziałam. Tak? Cóż, służę uprzejmie. Ktoś taki jak ja? Co to ma znaczyć? Myślałaś, że zawsze byłam siostrą zakonną? Zakon udziela wsparcia i bezpiecznego schronienia wszystkim, którzy go potrzebują. Ja postanowiłam się schronić i zostać... Akceptujemy naszą wiarę w Stwórcę, w Andrastę oraz w pieśń.
Poza tym nie składamy żadnych innych ślubów. Byłam wędrownym minstrelem w Orle. Moim życiem były opowieści i pieśni. Występowałam, otrzymując w zamian oklaski oraz pieniądze. A co do moich zdolności bojowych? Cóż, w czasie podróży można nauczyć się różnych rzeczy, prawda? Pewnie. Ruszajmy dalej. Tak. Jakoś mnie to nie dziwi. Żeby odpowiedzieć na pytanie. Zadajesz za dużo pytań. Tylko się nie popłacz. Nie wziąłem ze sobą chusteczki. W każdym razie nie przybyłem tu pocieszać płaczliwych szarych strażniczek. Aryszok zapytał, czym jest plaga? Jestem tu z powodu jego ciekawości. Muszę. Nie mogę wrócić do domu. To już bez znaczenia. Możemy iść dalej? Pomioty czekają. Mów. Gdyby ludzie szukali mądrości także poza murami świątyń, może czasami by ją znajdowali. Kunari nie modlą się. To, że bez poszukiwań nie można jej znaleźć. Nie ma większego sensu dłużej o tym dyskutować. Ruszajmy. Jak chcesz. Czekam na rozkazy. Pełno w tobie pytań, co? Tak, od czasu do czasu polowali na moją matkę. Byli to templariusze w stylu Alistera. Co powinno ci uświadomić, jakie były tego rezultaty? Prawdę mówiąc, Flemet zrobiła z tego swego rodzaju grę. Gdy templariusze znów nadciągali, uśmiechała się do mnie i mówiła, że znów zaczyna się zabawa. Nie jestem pewna. Byłam za mała, żeby to zrozumieć. Możliwe, że Flemet się popisywała, albo po prostu dostarczało jej to rozrywki. Tego nie dowiem się nigdy. Flemet zwykła dawać im jedno ostrzeżenie, które za każdym razem ignorowali. Potem gra rozkręcała się na dobre. Często Flemet wykorzystywała mnie na przynętę. Małą dziewczynkę, która biegała z wrzaskiem i wabiła templariuszy w głąb głuszy. Na ich zgubę. Czasami, w końcu. Na szczęście głusza jest bardzo rozległa. Gdy nas znajdowali, Flemet przenosiła nas w inne miejsce i znów byłyśmy ukryte w kniei. Dopiero gdy dorosłam, zrozumiałam, co nam wtedy groziło. Wcześniej nie miałam pojęcia o apostatach czy maleficari. Nie wiesz? Ci fanatycy określają tym słowem każdego maga, którego nie kontrolują. Zakon postrzega wszystkich magów niezwiązanych z kręgiem maginów jako apostatów. A apostaci mogą zostać maleficari. Złymi magami, którzy sięgają po magię krwi i stają się opętanymi przez demony plugawcami. Może to i prawda. Mimo to ci z nas, którzy wolą wolność, nie zamierzają się podporządkować. W takim razie dziękuję ci przynajmniej za drobne uprzejmości.
Dość tej rozmowy. Wracajmy do naszego zadania. Czekam na rozkazy. Pełno w tobie pytań, co? Być może, gdybym chciała, a nie chcę. Jeśli jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, proszę, proszę, powiedz. Pomioty zaatakowały Lothering. Chyba nikomu nie udało się uciec przed atakiem. Mówią, że opadły całą okolicę jak wściekły rój. Podpaliły budynki, porwały ludzi. A potem równie szybko się ulotniły. Nie wiem, czy został tam jeszcze ktokolwiek żywy. Podobno kilku kantorów wybierało się na południe szukać niedobitków. Ja tam nie mam za wiele nadziei. Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Wiesz albo nie, jak chcesz. Zdaje się, że niektórzy banowie po prostu nie przyjmą rozkazów Terna Logena. Wciąż za dużo jest wątpliwości co do śmierci króla Kaelana. A wydawałoby się, że skoro mroczne pomioty są tuż za progiem, ludzie zjednoczą się w walce, prawda? Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Wiesz albo nie, jak chcesz. Tern Logen kazał aresztować jednego z banów za przemawianie przeciwko niemu. Aresztować? Wyobrażasz sobie coś takiego? Zdaje się, że ban mówił o usunięciu Logena z tronu siłą. To zdrada stanu, ale aresztować? Jak można aresztować bana? Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Wiesz albo nie, jak chcesz. Słyszałaś już? Logen mianował Arla Rendona Hoa nowym Ternem Denerim. Najstarszy syn Hoa dostanie Arlat ojca. Urien zginął pod Ostagarem, a jego syn w jakiejś elfiej rewolcie w mieście. Tragiczne wieści. Ciekawe, za co Arl Hoa dostał taki awans? Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Wiesz albo nie, jak chcesz. Podobno siły z Orle, które zmierzały tu, żeby pomóc nam w walce z mrocznymi pomiotami, zawrócono w górach. W sumie przydałaby się jakaś pomoc przeciwko tym potworom, ale trochę też się cieszę, że ci skurwiele z Orle nie wejdą nam znów do kraju. Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Wiesz albo nie, jak chcesz. Z pewnością spodobają ci się dobra, które z synem zebraliśmy. Dla ciebie, zniżka.
Tak. W rzeczy samej. Tak. Przynoszę wieści, panie. Banowie domagają się, byś zrezygnował z korony. Mówi się, że zbierają swe wojska, tak samo jak twoi sojusznicy. Zdaje się, że dojdzie jednak do wojny domowej pomimo plagi. To niefortunne. Mam również interesujący raport. Okazuje się, że pewna grupa szarych strażników zbiegła spod Ostagaru. Jak tego dokonali, nie wiem. Ale występują przeciw tobie. Podjąłem już pewne kroki, jeśli pozwolisz. Antiwańskie kruki przesyłają pozdrowienia. Skrytobójca? Z szarymi strażnikami mogą się mierzyć tylko najlepsi. I najdrożsi. Po prostu to załatw. Przestaniesz ty w końcu żreć? No co? Głodny jestem! Napchasz się w obozie! A teraz skup się na tym przeklętym trakcie! Gapię się i gapię, a nikt nie nadjeżdża. Czy choć jeden z was może uważać? Hej, kto tam? Szybko!
Jak każesz. Oczywiście. Co to? Pułapka? To jakaś pułapka. W porządku. Jej okupiona potem, krwią i znojem praca dobiegła wreszcie końca. I cały świat zdumiony był jej dziełem. Głębokie ciemności przed świtem wydają się nie mieć końca. Wiedzcie jednak, że słońce zawsze w końcu wschodzi.
Niechaj ci stwórca błogosławi, strażniczko. Oczywiście. Musimy oddać cześć zmarłym, ale nie możemy zapominać o tych, którzy pomogli nam w najczarniejszej chwili. Dobrego dnia. Zrobione. Moja Valena wróciła. Opowiedziała mi, jak ją uratowałeś. Nie wiem, jak ci dziękować. Weź to, jako nagrodę. To robota krasnoludów. Będzie ci dobrze służyć. Jeszcze raz dziękuję. Jestem twoim dłużnikiem. Oczywiście. Wasedan. Thank you.
potrzebujemy pomocy. Zaatakowali nasz wóz. Proszę, pomóż nam. Chodź ze mną. Zaprowadzę cię do nich. Oczywiście. Thank you.
tak. Myślałem, że obudzę się po drugiej stronie. Albo wcale. Zależy, jak na to patrzeć. Lecz widzę, że jeszcze mnie nie zabiłaś. A, więc to przesłuchanie. Oszczędzę ci trudu. Nazywam się Zevran. Dla przyjaciół Zev. Należę do antiwańskich kruków i przybyłem tu w jednym celu. Miałem zabić wszystkich ocalałych szarych strażników. Nie udało mi się. Pewien małomówny jegomość ze stolicy. Nazywał się Logan, czy coś podobnego? Tak, chyba tak. Nie miałem. Gdyby mi się udało, wróciłbym do domu, a kruki poinformowałyby Logana o wykonaniu zadania. O ile nie dowiedziałby się wcześniej. Gdybym zawiódł, byłbym martwy. Przynajmniej powinienem umrzeć, jeśli chodzi o kruki. A wtedy nie musiałbym się widzieć z Loganem. Co mam powiedzieć? Jestem wiecznym optymistą. Choć szanse na sukces w obecnej sytuacji wydają się nikłe, nieprawdaż? Nie, to chyba nie jest dla was śmieszne, co? Bractwem skrytobójców ma się rozumieć. Z Antivy. Pewnie niewiele o nich słyszeliście, ale w moich rodzinnych stronach jesteśmy dobrze znani. Niedokładnie. Byłem w okolicy, kiedy przysłano mi propozycję. Rozumiecie, kruki trochę podróżują. A czemu nie? Nie płacą mi za milczenie. Nie żebym wystawił je na sprzedaż. Możesz to uważać za darmowy dodatek. A jeśli zakończyłaś już przesłuchanie, mam dla ciebie propozycję, o ile zechcesz jej wysłuchać. Cóż, w dużym skrócie, nie udało mi się was zabić, więc już nie żyję. Tak to działa. Jeśli wy mnie nie zabijecie, zrobią to kruki. Chodzi o to, że ja lubię żyć. A wy należycie do takich, którzy potrafią sobie poradzić z krukami. Pozwólcie zatem, że będę wam służył. Cóż, zastanówmy się. Przydałoby się pozostać przy życiu, jako że uczyniłoby mnie to nieco bardziej przydatnym. A jeśli w pewnym momencie zdecydujesz, że już nie jestem ci potrzebny, pójdę w swoją stronę.
Do tego czasu jestem twój. Pasuje? Co? Zabierasz z nami skrytobójcę? Czy to na pewno dobry pomysł? No dobrze, dobrze. Rozumiem, o co ci chodzi. Tak czy inaczej, jeśli czekamy na jakieś oznaki naszej desperacji, to chyba właśnie się pojawiły. To dobry plan, ale na twoim miejscu zwracałabym teraz większą uwagę na jadło i napoje. Zawsze warto tak robić. Niniejszym składam ci przysięgę wierności, ważną do chwili, kiedy zdecydujesz się mnie z niej zwolnić. Należę do ciebie. To właśnie przysięgam. O! Niech to szlak trafi!